Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu Espresso podatkowe i prawne z Kancelarią TLA, organizowane przez Kancelarię TLA we współpracy z Incubem, Uniwersyteckim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Dzisiaj będziemy mieli dla Państwa przyjemność przeprowadzić webinarium dotyczące opodatkowania 5-procentową stawką. Odniesiemy się głównie do interpretacji indywidualnych, które za przedmiot mają ochronę dotyczącą prawa własności intelektualnej, no po prostu oprogramowania komputerowego. Programiści, którzy tworzą oprogramowanie, występują bardzo często samodzielnie o uzyskanie interpretacji indywidualnej. Taką interpretację indywidualną uzyskują, jest ona pozytywna. Następnie, no i mają poczucie, że mogą bezpiecznie tutaj stosować to rozwiązanie. Dzisiejsze webinarium poprowadzi Krzysztof Koniewski, doradca podatkowy, partner w Kancelarii TLA. Ja jestem Maciej Kubica, jestem menadżerem w Kancelarii TLA, jestem radcą prawnym. Będziemy mówić o interpretacjach indywidualnych, które nie dają ochrony. Posłużymy się tutaj przykładami interpretacji pisanymi, jak podejrzewamy, samodzielnie przez programistów, którzy nieświadomie, w nieprawidłowy sposób formułują stany faktyczne, co w konsekwencji sprawia, że otrzymują takie pozornie chroniące ich interpretacje indywidualne. Zacznijmy od tego, jak działa interpretacja indywidualna. No, samo wnioskowanie o uzyskanie interpretacji indywidualnej wydaje się bardzo proste. Wystarczy uzupełnić taki formularz ORD-IN, wpłacić opłatę dotyczącą złożenia wniosku. Ona wynosi jedynie 40 zł za każdy stan faktyczny, zdarzenie przyszłe, każde pytanie. Przedstawić w tym formularzu swój stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, co do którego chcielibyśmy uzyskać ochronę, a także własne stanowisko w sprawie i następnie wysłać taki formularz do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. No, my rekomendujemy robić to elektronicznie, jest to bardzo prosty proces i po prostu czekamy 3 miesiące zgodnie z generalną zasadą na uzyskanie takiej interpretacji indywidualnej wydawanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Teraz w związku z COVID-19 ten termin wydawania interpretacji nieco się wydłużył. Ustawodawca umożliwił wydawanie takich interpretacji nawet przez 6 miesięcy będziemy musieli na wydanie takiej interpretacji czekać. No i teraz, gdy uzyskamy taką interpretację, to zasada jest taka, że podmiot, który zastosował się do interpretacji indywidualnej, no nie może mu to szkodzić, że zastosował się do interpretacji indywidualnej. Ta interpretacja indywidualna daje mu ochronę w zakresie stanu faktycznego, który przedstawił i w zakresie tej interpretacji, która została dokonana w ramach tej interpretacji indywidualnej. No i przejawia się to tym, że na wypadek ewentualnej kontroli, jeżeli kontrola zidentyfikuje taki sam stan faktyczny, jaki przedstawiliśmy w interpretacji, ale w ramach kontroli w inny sposób zinterpretuje przepisy, na które my mamy interpretację indywidualną, no to co prawda wyda nam decyzję zobowiązującą nas do zapłaty podatku, ale równocześnie w tej samej decyzji stwierdzi, że ta kwota podatku jest zwolniona. My nie musimy tej kwoty podatku, którą nam wymierzyli, płacić. I tak w dużym skrócie działa ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnej. Jednak żeby ona faktycznie działała, to my musimy w bardzo precyzyjny sposób, właściwie kluczowe dla otrzymania tej ochrony jest to, aby stan faktyczny określony w interpretacji odpowiadał stanowi faktycznemu zidentyfikowanemu podczas kontroli. I tutaj bardzo istotne jest to, aby nie pomieszać w takim naszym wniosku o interpretację tego, co jest stanem faktycznym, a tego, co jest naszym własnym stanowiskiem w sprawie,
bowiem nasze własne stanowisko w sprawie zawiera już naszą interpretację przepisów, którą my przedstawiamy do organu interpretacyjnego, natomiast stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe to mają być suche fakty, bez próby poddania ich naszej interpretacji. I teraz, jeżeli to nasze stanowisko, jeżeli ten stan faktyczny, który przedstawimy w ramach interpretacji, zawiera pewne oceny prawne, natomiast w ramach kontroli stan faktyczny okaże się odmienny niż ten, który przedstawiliśmy we wniosku o interpretację, no to ta interpretacja po prostu nie dotyczy stanu faktycznego zidentyfikowanego w trakcie kontroli, no i nie możemy liczyć na ochronę, którą ta interpretacja daje. I takim najbardziej, wydaje mi się, wyrazistym przykładem tego, co jest już interpretacją prawną, a tego, co interpretacją prawną nie jest, no jest nawet kwestia tego, czy dochody uzyskiwane przez nas są dochodami uzyskiwanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. No proszę zauważyć, że tutaj ta instytucja IP Box, 5% podatku od dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, mówi o uzyskiwaniu dochodów osiąganych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. No i teraz podatnicy uzyskujący, wnioskodawcy, którzy starają się o uzyskanie takiej interpretacji indywidualnej, już w stanach faktycznych wskazują, że uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. No i ja rozumiem, że programista, który prowadzi działalność, jest zarejestrowany w CEIDG, wystawia faktury dla swojego kontrahenta, no jest przekonany o tym, że uzyskuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast no, podejrzewam, że znaczna część rynku programistów no, może siedzieć na takiej bombie, która aktywuje się w trakcie kontroli, no bowiem organ podatkowy zweryfikuje faktycznie realizowane czynności, zweryfikuje stosunek podległości tego programisty w stosunku do swojego kontrahenta, zidentyfikuje ryzyka, jakie ten podmiot ponosi względem podmiotów, jak ten programista ponosi ryzyka względem podmiotów trzecich, zidentyfikuje takie kwestie jak korzystanie z infrastruktury i jeszcze wiele, wiele innych przesłanek, które w mniejszym bądź w większym stopniu wskazują nam na to, że być może to nie jest stosunek B2B, ale faktycznie stosunek pracy i zidentyfikuje, że ten stan faktyczny tak naprawdę w tym stanie faktycznym ten podmiot nie uzyskuje dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale ze stosunku pracy. No i tutaj w większości interpretacji kwestia tego, że dochód uzyskiwany jest z pozarolniczej działalności gospodarczej jest podana jako stan faktyczny, a być może w niektórych przypadkach, takich bardziej wątpliwych przypadkach właśnie programistów współpracujących z jednym konkretnym podmiotem każdego dnia o tej samej porze, no być może tutaj także należałoby w tych stanach faktycznych wskazać na zasady współpracy i nie opisywać tutaj w stanie faktycznym, że dochody są uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale że dochody są uzyskiwane na podstawie takiego i takiego tytułu, gdzie współpraca wygląda w taki i taki sposób i powinniśmy zmusić już na tym etapie organ do zidentyfikowania także tego, zinterpretowania, czy dochód uzyskiwany z naszego stosunku jest dochodem uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej. No to jest taki najbardziej wyrazisty, mam nadzieję, przykład pokazujący, w czym może być problem już na samym wstępie. No i poza tym, o czym powiedziałem teraz, taki stan faktyczny oczywiście musi być opisany bardzo klarownie i w odpowiedni sposób. On nie może być opisany za wąsko, bo jeżeli my opiszemy stan faktyczny za wąsko, na przykład opiszemy tylko ten jeden konkretny projekt, który w tym momencie realizujemy, to my uzyskamy interpretację indywidualną na jeden konkretny projekt i gdy przejdziemy do innego projektu albo coś się zmieni w tym projekcie, a opiszemy go bardzo szczegółowo, no to przy zmianie ta interpretacja też już nie będzie dotyczyła stanu faktycznego, który uległ zmianie. I w takim przypadku ona nie będzie nas chroniła. Nawet niewielka zmiana stanu faktycznego może spowodować utratę tej funkcji ochrony interpretacji. Z drugiej strony,
jeżeli opiszemy nasz stan faktyczny za szeroko, to spotkamy się z całą formułą pytań kierowanych do nas przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o doprecyzowanie bardzo, bardzo wielu kwestii i jeżeli nie będziemy w stanie tutaj udzielić odpowiedzi, no to taki wniosek też może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia. Także formułując stan faktyczny, opisując zdarzenie przyszłe, musimy bardzo dobrze oddzielić fakty, czyli takie obiektywne kwestie dotyczącej nas rzeczywistości, od takich interpretacji i ocen tego własnego stanowiska w sprawie. W formularzu ORT-IN tam są dwie zupełnie odrębne rubryki dotyczące jednego i drugiego. No i my tutaj w dalszej części naszego webinarium pokażemy Państwu, że niestety widzimy, że bardzo duża część wniosków dotyczących IP Boxa ma tutaj pomieszane te dwie kwestie, które powinny być przedstawione zupełnie odrębnie. Dzień dobry, Krzysztof Konieski. Jak to tak naprawdę wygląda? No bo to, co Maciej powiedział, ten wstęp taki, bardzo fajnie możemy pokazać właśnie na temacie IP Boxa dla informatyków, dla osób, które piszą, tworzą programy komputerowe. Żeby to sobie jakby fajnie poukładać, musimy sobie jakby odświeżyć kilka rzeczy. Kwalifikowana IP, czyli to prawo własności intelektualnej, musi spełniać trzy warunki. Musi być to wytworzone, rozwinięte albo ulepszone w ramach tej działalności badawczo-rozwojowej, czyli tutaj to jest ważne. Musi podlegać ochronie. To też jest bardzo ważne. Ta ochrona prawna musi być zapewniona i musi należeć do jednej z kategorii wymienionych w ustawach o podatku dochodowym, ustawie o CIT i ustawie o PIN. Jeżeli chodzi o ten katalog, no my chcemy dzisiaj powiedzieć o autorskim prawie do programu komputerowego, ale tak jak już wcześniej na poprzednim webinarium mówiliśmy, tam też zaliczamy patenty, prawo ochronne do wzoru użytkowego albo do wzoru przemysłowego i inne prawa, które podlegają ochronie. Ale dzisiaj się skupimy na autorskim prawie do programu komputerowego, które swoją ochronę ma zapewnioną niejako, powiedzmy sobie, z automatu. Musi to wynikać z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ta ochrona jest zapewniona z automatu, mówi o tym artykuł 1, aż artykuł 74. No, kwestią wątpliwą, którą też nawet czytając objaśnienia do IP Boxa, kwestią wątpliwą jest i w tym zakresie jest jakby rekomendowane też, dlatego są składane te wnioski o interpretację, potwierdzenie tego rozumienia, że to, co tworzymy, to jest autorskie prawo do programu komputerowego, no bo jakby samej takiej definicji autorskiego prawa do programu komputerowego my nie uraczymy ani gdzieś w ustawie, ani no nie ma jakby takiej definicji. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby poprzez odpowiednie napisanie to, co robimy, ustalić, co to jest autorskie prawo do programu komputerowego. Także to jest kolejny warunek, który musi być spełniony. No i to, co było mówione, czyli to musi być wykonane w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Ważne jest tutaj, że mówiąc o działalności badawczo-rozwojowej, to co już też wcześniej mówiliśmy, pomiędzy działalnością badawczą i rozwojową możemy postawić lub, czyli albo musi być to działalność badawcza albo działalność rozwojowa. W przypadku informatyki, w przypadku programów komputerowych, naszym zdaniem mówimy o pracach rozwojowych, czyli mamy jakąś wiedzę, jakieś coś wykorzystujemy, coś, co już jakby funkcjonuje,
i przy okazji jakichś narzędzi informatycznych, wykorzystując pewne rozwiązania, my tworzymy coś lepszego, coś ulepszamy, tworzymy coś nowego. Także skupiamy się tutaj na badaniach, pracach rozwojowych. Żeby to w ogóle były prace rozwojowe, no to muszą być to prace, które są podjęte jakby w określonych przypadkach, w określonych stanach. Musi być tutaj twórczość, musi być tutaj systematyczność i musi to polegać na wykorzystaniu zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. I nie może to być rutynowe, okresowe. Te elementy muszą być spełnione. I teraz jeszcze wracając, mamy trzy warunki, które nam ustawa nakazuje. Wtedy nam ustawa powie, że mamy kwalifikowane IP, mamy to prawo własności intelektualnej w postaci autorskiego prawa do programu komputerowego, ale no muszą być spełnione te elementy. Po to idziemy po interpretację, żeby te elementy potwierdzić, no bo jeżeli te elementy są pewne, jasne i klarowne, no to tak za bardzo nie ma po co iść po interpretację, naszym zdaniem. No i teraz zaczyna się no, cała zabawa, o której Maciek mówił. No, zabawa, tak może nie najkorzystniejsze słowo, no problem wręcz powinniśmy tutaj nazwać, bo no mamy do czynienia naszym zdaniem z sytuacją, która w przyszłości dla niektórych może się okazać no niebezpieczna, bo nagle, tak jak Maciek powiedział, nagle może się okazać, że niektóre interpretacje po prostu nie chronią. Problem polega na tym też, trzeba wspomnieć, że organy podatkowe no niestety bardzo często uciekają od wydania interpretacji. Są przecież spory, które trafiają do sądów, czy w danych sytuacjach organ podatkowy musi wydać interpretację, czy też tej interpretacji nie musi wydać. Bardzo często organy podatkowe zasłaniają się tym, że one nie wydadzą interpretacji, bo my na przykład się pytamy o prawo autorskie, o artykuł 74 na przykład ustawy o prawie autorskim. I one twierdzą, że one nie są władne do wydania tego, ale no tak jak sądy potwierdzają, my też jako doradcy uważamy, że jeżeli ustawa podatkowa odnosi się do jakiejś innej ustawy, no to rozumienie tej innej ustawy jest elementem wykładni przepisów prawa podatkowego. No bo to jest jedno z drugim związane, żeby ocenić podatkowo jakąś sytuację, trzeba też ocenić tamtą sytuację. Organy podatkowe, jak przyjdą na kontrolę, będą tamtą sytuację oceniały w taki, a nie albo inny sposób. Będzie to przedmiotem oceny. I teraz już przechodząc do konkretu. Jeżeli przykładowo piszemy, że podejmowane czynności, tutaj pierwszy przypadek, obejmują badania naukowe i lub prace rozwojowe, no my odpowiadamy w stanie faktycznym na pytanie. No bo jakby już w stanie faktycznym odpowiedzieliśmy na tą wątpliwość, o której tutaj mówimy, tak? O której tutaj mówimy w punkcie pierwszym. Zostały wytworzone w ramach działalności badawczo-rozwojowej. My pytając się, to też Maciek już na to zwracał uwagę, my nie mamy opisać, wypowiedzieć się na temat rozumienia prawnego stanu faktycznego, czy to jest element badania naukowego, czy to jest przejaw pracy rozwojowej. My nie robimy pracy rozwojowej badania, tylko my piszemy program. My jakiś tam jakby specjalistą w zakresie informatyki nie jestem, ale tyle o ile współpracujemy z firmami informatycznymi, no tworzy się jakieś kody, jakieś moduły, się to łączy, na klawiaturze pisze się program komputerowy. To się robi, a nie robi się prace rozwojowe. To już jest ocena tego, co my robimy. My się interpretujemy w ten sposób. To nie jest element stanu faktycznego. My już interpretujemy w ten sposób instytucje badań naukowych i prac rozwojowych w taki sposób, że do zakresu definicji wyrażenia ustawowego badania naukowe i prace rozwojowe wrzucamy czynności, które wykonujemy.
ten sposób no, strzelamy sobie w kolano, pisząc stan faktyczny w taki sposób. No tutaj na tym slajdzie mamy właśnie przykłady takich stanów faktycznych, które no, nie powinny mieć miejsca, aby dobrą interpretację podatkową uzyskać. Dokładnie. Drugi, trzeci przykład mówi o artykule 74. W tych stanach faktycznych zostało napisane utwory w postaci programów komputerowych. No wszystko zostało odpowiedziane, tak? Czy zostało powiedziane, że... Wnioskodawca sam odpowiedział już, co to jest w stanie faktycznym. To już nie ma wątpliwości. No to następne pytanie, jakie się pojawiały, czy możemy stosować stawkę 5%. No możemy. Bo wnioskodawca sam wskazał, że tworzy utwory w postaci programów komputerowych podlegające ochronie na podstawie artykułu 74, a on powinien wskazać, jakie czynności podejmuje, co ewentualnie przekazuje swojemu zleceniodawcy i zapytać, czy to jest coś, co podlega ochronie na podstawie artykułu 74, a jeżeli tak, to czy może stosować stawkę 5%. Natomiast nie powinien wskazywać w stanie faktycznym, no, że wytwarza autorskie prawo do programu komputerowego i z tego tytułu uzyskuje dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, no bo no, sam w stanie faktycznym daje odpowiedzi, których oczekuje tak naprawdę od organu. I w takim przypadku... Dokładnie organ... tak, jakby no, to, co już też wcześniej powiedziałem, my mamy świadomość, z czego to się bierze. Tutaj Maciek zaraz powie, o co tak dokładnie chodzi. Bierze się to z tego, że niestety podatnicy muszą walczyć z organami podatkowymi i tak, no, nazwę to brzydko, przepychać się w tym zakresie, co ma być w stanie faktycznym, a co nie ma być. Tutaj widać, no Maciek, proszę, jakby powiedz, tak, ale widać tutaj mamy wyraźnie, taki czego przykład. Oczekują niestety organy podatkowe od podatników. Tutaj mamy taki przykład z życia wzięty jednej ze spraw, którą prowadziliśmy dla naszego klienta i tutaj już te organy, bo one na początku nie dopytywały o te stany faktyczne. Tutaj ta praktyka się zmieniła w przeciągu ostatnich trzech miesięcy, pół roku może już w tym momencie nawet. I one po prostu otrzymując wnioski o interpretacje indywidualne, gdzie ci podatnicy sobie nie strzelali w kolano, wskazując w stanie faktycznym elementy, które powinny podlegać interpretacji indywidualnej, no to te organy podatkowe, widząc, że już są podatnicy, którzy oczekują uzyskania interpretacji dających faktyczną ochronę, one wzywają wnioskodawców do uzupełnienia stanu faktycznego i wprost zadają takie pytania, no, na które niezorientowany wnioskodawca odpowie po myśli organu i strzeli sobie tym samym właśnie w kolano. Wskaże, że właśnie wykonuje badania naukowe albo że tutaj wytwarzane oprogramowanie stanowi kwalifikowane AP podlegające ochronie. No, te pytania są sformułowane dokładnie w taki sposób, aby konkretne odpowiedzi od danego wnioskodawcy uzyskać. Natomiast jeżeli my tutaj się organowi postawimy, odpowiemy tak, jak należy na te pytania, czyli wskażemy, że wykonujemy takie i takie czynności i nie jesteśmy tutaj kompetentni do określania, czy to są badania naukowe i prace rozwojowe, bowiem interpretacja tego zwrotu ustawowego należy do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i od niego oczekujemy tej interpretacji, no to spotykamy się z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, odmową wydania interpretacji. No niestety w tym momencie my nie dostrzegamy sporów, które są toczone na gruncie tego, czy interpretacja podatkowa powinna zostać w tym temacie wydana, bowiem bardzo często te wnioski są składane przez informatyków jednoosobowej działalności gospodarczej. I z jednej strony oni po prostu nie mają świadomości, że te interpretacje nie chronią, a z drugiej strony ci, którzy korzystają z usług doradcy w przypadku uzyskiwania tego wniosku o interpretację indywidualną, po odpowiedzi dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej negatywnej, takiej odpowiedzi, która odmawia wydania wniosku, oni nie decydują się na dalszy spór z organem, który może trwać przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym pół roku, a przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dwa lata. Spór, który będzie kosztowny. Oni po prostu nie mają środków,
walczyć tutaj z organem o uzyskanie pozytywnego wyroku sądu, który zmusi organ do zinterpretowania tych wyrażeń ustawowych w taki sposób, aby te interpretacje faktycznie dawały ochronę. I niestety na dzień dzisiejszy tak sytuacja w zakresie IPBOX-a w bardzo wielu przypadkach wygląda. My w innych przypadkach... To jeszcze Maciek, przepraszam, tobie przerwę, tak może już kończąc to i jakby podsumowując. Niestety my jako doradcy widzimy taki, jest taki przejaw takich no, niedobrych zachowań, niedobrych praktyk organów podatkowych, które jakby odsuwają od siebie obowiązek, konieczność rozstrzygnięcia danego stanu faktycznego opisanego w prosty sposób, bo pisząc w prosty sposób my nie rozstrzygamy, czy to są prace rozwojowe przykładowo. I one odsuwają to od siebie albo też chowają się za tym wręcz po to, żeby nie wydać interpretacji, bo jeżeli się nie wyda interpretacji, tak jak Maciek powiedział, dużo tych osób nie decyduje się na spór sądowy, bo to dopiero za 3 lata, ja nie wiem, co za 3 lata się będzie działo i to prowadzi do tego, że wiele osób ma wątpliwości, czy stosować stawkę 5%, a nie mając pewności, w wielu przypadkach nie stosują tej stawki 5%. Jest to niestety świadome naszym zdaniem działanie organów. Organy jakby, no my już dlatego takie mamy stanowisko w tym zakresie, bo już na wielu innych przypadkach też, gdzie były rozwiązania korzystne dla podatników, też organy robiły wszystko, żeby tych interpretacji nie wydawać, żeby nie dawać podatnikom tej pewności co do zastosowania określonego korzystnego rozwiązania. I takimi przykładami tutaj wyroków, tutaj kontynuując ten wątek, o którym ja mówiłem, że powinien znaleźć się podmiot, który w końcu wejdzie w spór z tym organem podatkowym na gruncie tego, czy interpretacja powinna zostać wydana w zakresie interpretowania kwestii, czy coś jest autorskim programem do programu komputerowego w rozumieniu artykułu 74 ustawy o prawach autorskich, albo badaniem rozwojowym w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym, no to my widzimy wyroki z przeszłości, w których Naczelny Sąd Administracyjny powiedział wprost, że jeżeli organ interpretacyjny ma odnieść się do danego stanu faktycznego i ustawa podatkowa odwołuje się do jakichś innych regulacji niepodatkowych, na przykład prawa pracy albo na przykład ustawy o rachunkowości, to ten organ interpretacyjny powinien wziąć stan faktyczny, zinterpretować także przepisy tych ustaw niepodatkowych, na przykład prawa pracy i czy tam ustawy o rachunkowości i dokonać prawidłowej interpretacji tego stanu faktycznego, zastosować odpowiednią normę w prawidłowy sposób zinterpretowaną i to powinien być element prawidłowo wydanej interpretacji indywidualnej. Ja podejrzewam, że za parę lat będziemy mieć do czynienia z wyrokiem NSA, w którym organ podatkowy zostanie przymuszony także do interpretowania regulacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o szkolnictwie wyższym, właśnie w kontekście tego IPBOX-a. No natomiast no to nastąpi dopiero za parę lat i dopiero wtedy prawidłowe interpretacje, takie dające ochronę, będą wydawane w zakresie IPBOX-a. Natomiast dzisiaj bardzo duża część tych interpretacji albo jest takimi interpretacjami nie dającymi ochrony, albo po prostu jest nieuzyskiwana. No i co my w takim razie tutaj radzimy tym programistom, którzy chcieliby korzystać z IPBOX-a? No może lepiej posłużyć się tutaj wsparciem właśnie doradcy, który może wskazać, może zidentyfikować faktycznie, czy tutaj te czynności, czy ten stan faktyczny, który jest przedstawiany przez programistę, czy zakres czynności, jaki on wykonuje, czy to, co on wytwarza, faktycznie kwalifikuje się do ulgi badawczo-rozwojowej, do instytucji IPBOX-a, stosowania 5% stawki. Czy faktycznie prowadzona jest odpowiednia ewidencja tych prac badawczo-rozwojowych w związku z wytwarzaniem tego kwalifikowana prawa własności intelektualnej? Czy prawidłowo jest ustalany wskaźnik Nexus? No i czy prawidłowo to wszystko jest w deklaracji wykazywane? No i ja tutaj raczej poszukiwałbym ochrony w przypadku chęci korzystania z tej 5% stawki podatku,
a nie szukałbym ochrony w takich interpretacjach indywidualnych, które naprawdę w bardzo wielu przypadkach mogą takiej ochrony nie dawać. Zupełnie inną kwestią, która mam wrażenie też powinna być dość istotna w świecie informatycznym, jest to, czy nasz stosunek z podmiotem, dla którego wykonujemy pracę, jest stosunkiem B2B, czy jest to stosunek umowy o pracę, ale o tym być może w przyszłości przygotujemy dla Państwa zupełnie odrębny webcast. Na dzień dzisiejszy to wszystko, czym chcieliśmy się z Państwem podzielić. Dziękujemy bardzo za uczestnictwo i do usłyszenia w przyszłości. Już 18 czerwca zachęcamy Państwa do kolejnego webinarium, które poprowadzi Krzysztof Koniewski z Justyną Kubicz. Ono będzie dotyczyło ulgi badawczo-rozwojowej.